Witam, nazywam się Przemysław Waszkiewicz, jestem właścicielem firmy Offstage i tym razem nadajemy ze stoiska Powersofta z targów ProLight & Sound we Frankfurcie. Nowością pokazaną w tym roku jest wzmacniacz X4L. Jest to końcówka, można powiedzieć, dedykowana do pędzenia basów. Wygląda prawie tak samo jak model X8, tym razem ma 4 kanały. Można powiedzieć, że to są pomostkowane, ale różnica jest taka, że można obciążać je impedancją do 2 ohmów. I przy tych 2 ohmach mamy 8 kW na kanał, a jeżeli końcówkę obciążymy niesymetrycznie, dostajemy jeszcze dodatkowy decybel headroomu, czyli 10 kW na kanał. Dzięki temu możemy napędzać bardzo mocne głośniki z 5-calową cewką i podłączyć ich całkiem sporo, wysterować optymalnie. Także jest to naprawdę coś potężnego. A nasza firma z Powersoftem jest związana od początku istnienia. Pierwszy wzmacniacz, jaki kupiliśmy do Offstage, to był właśnie Powersoft, firm LQ2408. No i w tej chwili mamy ponad 40 kanałów tego producenta, jesteśmy bardzo zadowoleni. Podobnie jak wzmacniacz XL8, nowy X4L ma innowacyjny zasilacz, który może być zasilany trójfazowo, dwufazowo, jednofazowo, jak nam wygodniej. Dzięki temu, że podajemy bezpośrednio 3 fazy, na niego nie potrzeba dodatkowej rozdzielni. Oszczędzamy miejsce w raku, oszczędzamy miejsce w samochodzie, więc bardzo fajna sprawa pod kątem turingowania. Wzmacniacz ma 4 wejścia analogowe, 2 wejścia AS. Co nowego się pojawiło? Nowością jest też NL8, która pozwala nam wyprowadzić wszystkie 4 kanały jednym kablem. Tego wcześniej nie było. Bardzo fajna rzecz. Opcja Dante za dodatkową opłatą. Warto przemyśleć, kupując ten wzmacniacz, czy potrzebujemy tego Dante, czy nie, ponieważ wstawienie tego później wiąże się z dużymi kosztami, większymi niż dopłacenie na początku. Wzmacniacz ma oczywiście to samo DSP, które mamy w końcówkach X8. Mamy mnóstwo presetów pod różne paczki, zrobione przez Powersofta, cała biblioteka, także warto sobie ściągnąć oprogramowanie Harmonia Plus i zobaczyć w offline, czy kolumny, które posiadamy, na kolumny zostały zrobione presety. Mnóstwo producentów ma też presety, które są certyfikowane przez nich, zatwierdzone oficjalnie, więc możemy bezpiecznie używać wielu produktów właśnie z Powersoftem. No to tyle. Dziękuję bardzo.